Cześć, siemano, z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na odcineczku z koledy za miedzę. Koledy za miedzę, jest z nami Jankus? O, nie ma Jankusa, dzień dobry. Ja witam, witam, witam. A, dzień dobry, witam, stracę znowu. Kolejny odcinek, bo hachmytów nie ma. No, znowu o barberach, bo Jankus byli, bo taką kitkę masz elegancką z tyłu. No, co? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się koszeniem naszego żyta. Dosyć sporo tego żyta mamy, więc tutaj zagadałem do firmy Samasz o maszynę na test, bo na pewno będę chciał sobie zgrabiareczkę zmienić, a tutaj dosyć fajną zgrabiarkę oni tutaj posiadają, bo tam zgrabiarka ma bodajże 8,7 metra, więc naprawdę dosyć spora. Ta moja ma 6 metrów, więc no nie jest aż taka duża, a teraz łąki mamy dwie, więc pasowałoby też sobie tutaj coś pozmieniać. No i też dostaliśmy tej kosiereczki, podpięte są do naszego masajady, bo żeby masaj tutaj sobie dał radę w tym życiu, ale raczej tutaj bez problemu powinno tutaj nam elegancko pójść. To co sobie powiedzieć, wędzikiem, ja pojadę sobie masajem, tak chcesz, to możesz pomału wyjeżdżać tam na pole. Dosyć sporo tego koszenia mamy, więc fajnie. O, proszę bardzo, Nikolady już możesz się zgrabiać, nie ma problemu. Dosyć sporo mamy tego koszenia, więc fajnie, jak na te dwa zestawy sobie by podzielamy tutaj. I miejmy nadzieję, że dosyć sprawnie to nam pójdzie. Na którą a później, pierwszy? To? Na którą najpierw? 69, bo tylko tam żyto, wiesz? A, dobra. Nie na łąkę, tylko wiesz, na żyto jedziemy, nie? Tak, coś. Łąki na razie zostawiam sobie na czerwiec, żeby to ta trawa była troszeczkę wyższa, a na razie siana jeszcze troszeczkę mam, więc na spokojnie sobie to zostawimy. Jak widzicie, tutaj z tyłu dwie kosiareczki, będą dosyć sporo, powinniśmy na raz sobie tutaj zabrać. Czekajcie, bo shadery tutaj mrugają dla mnie, więc trzeba tutaj ustawić, żeby wszystko było jak należy. Co? Siewy mam monopol, że prawie że skończone, z tyłu z agresorem mi zostało do zasiania soja, jedno pole i będę miał już to zrobione. No i zostanie mi oczywiście tak kurydza, ale tą kurydzę sobie ogarniemy po tym życie. Więc może w kolejnym odcinku coś już tutaj, jakieś siewy będą, albo jeszcze coś z tym żytem podzielamy, bo wiadomo, trzeba jeszcze to będzie zgrabić, sprasować, owinąć, pozwodzić wszystko na, w jedno miejsce i zobaczymy w ogóle, ile tego da. Bo tam jest prawie, że 5 hektarów tego pola, więc no tam troszeczkę roboty będziemy mieli z tym. No ale powinniśmy sobie na spokojnie dać radę. Na dwa zestawy. Dokładnie, jest coś wspaniałego. Pewnie tam pójdzie kurydza i też będzie naprawdę wspaniale. Na sąsiadu chyba ten klęknął masej. Jo, chyba te przerwy mają, wiesz? Bo kąpią się tam nad wodą, na ostrym kamieniu, tam z panienkami siedzą. Bo po orężadę przyszedł tutaj do sklepiku sobie sąsiad. To na dwa zestawy, tak jak mówiłem, fajnie, że dzisiaj Jankus też jest, to zawsze ta robota troszeczkę szybciej pójdzie. Tak jakbym miał to samemu kość, no cały odcinek to jest zbity tam koszenia, kurwa, więc... jak to zasiałeś. To. Że aż u sąsiadów rośnie. Rośnie u sąsiadów? Żyto. Jak żyto u sąsiadów rośnie? Zobaczysz. Ja mordo odniesiałem to. Oni pewnie sami. Okej, pokaż to. Ty bez kitu, jak to? Jak to? Ja mordo, oni się chyba kradli mi na pole. Mordo, ja tego nie chciałem, wiesz co sobie, co to tutaj lepsze, no. Bo ja to ogólnie modę sobie. Rumno, nie wiem czemu u nich jest żyto. Że to pole, nie, i one tak raczej nie szły. Wiesz, nie mam pojęcia. Chyba, pewnie nie? Się wkradli na pole dla mnie. A sobie wzięli kurwa parę ziarek przerzucili. Jo. Mieli. Dobra, lecimy. Przecież rozłożona kosiareczka jest, proszę tutaj. Nie pamiętam, gdzie miałem przypisane ten najgorsze rozkładanie na dwa. Rozkładanie czy podnoszenie? Czy podnoszenie, o. Ja na ten mały przycisk miałem. Czy ten, co tak się lekko wciskał. Dobra, w sumie takie nie wiem. Za szybko też nie ma co tu jeździć, bo to jest dosyć wysokie, takie 16, jak będę sobie tu latał. Powinno iść dobrze, ale powiem ci, czekaj, tu mogę sobie na GPS-ie jeździć, więc sobie GPS, a może jakoś tutaj wklikamy, o Jezus. O, to wykryło. No i powiem ci, że na dwa zostawy zoba. Jeden przejazd i ile już nie ma, nie? Więc powinno to dosyć sprawnie pójść. No pole dosyć długie, więc no tutaj troszeczkę jazdy mamy. Ale się skoś i będzie naprawdę zarobiście. Nie naszego pola z Baricza, kurwa, tam to się 10 minut w jedną stronę jedzie. Saka. 60 pewnie jeszcze? Nie, tam kurwa chłopie. Staramy się nie pokazywać bardzo na ciebie, bo jednak jak nie ożniwa, to no mówię, to on chyba za plus minus 8 minut w jedną stronę jechał, no. Masakra, no. A też pełną prędkością kombajnem jedziecie? 10 na godzinę, czy jak? 8. 8, no to też co innego. No ale i tak. Jest trochę jazdy. No na tym polu też będzie. Nie powiem, że nie. Opa. Bo zobacz, tu kawał pola jest. Kukurydzy, no tutaj będzie ciekawie, na pewno, nie? To jest chyba, no to jest na pewno większe od sąsiadów. 68. 69 oczywiście zawsze jest lepsze. Co? Nic. Kujesz, bo ja bez kitu, no. Bo to my aż tak daleko dociągli, Jezus Maria. Coś wspaniałego. Czekaj.
To może bym się gdzieś tu wciół, może? Pokaż tutaj. Weź, byśmy się klikali. O, opa. O, w miarę... W miarę wyjdzie równo z tym, z wiatrakiem, więc elegancko. No ja, to musisz dookoła niestety jeździć. Ja sobie przylecę. Ja... No, a tu porości nam to będzie, będzie lepiej, nie? Wcinał gdzieś tam, gdzie ty... No ja, no. Tak to sobie oblecę, żeby lepiej zawracać się. Ja, dokładnie. No ja tu przetnę, będzie się o wiele lepiej kosiło. No dosyć sprawnie to powinno pójść, powinniśmy sobie jeszcze tutaj dzisiaj pozgrabiać. Na spokojnie. Bo ta zgrabiarka prawie tyle bierze, co ta kościarka, co, którą miałem na ten zestaw. Cały ten tak zwany samolot powiedzieć. Ale naprawdę robił tę robotę bardzo fajną. To będzie na pewno coś w przyszłości, w coś takiego zainwestować. No, że te dwie łąki mam, a później nie wiem, czy będę miał dwie łąki, czy będzie jakaś jedna wielka. Co chwila przeskakuje mięso. Jo? Kierówka jest. Drogę tam, hachmięciarze, źle zrobili. No wiesz, to pole pierwszy sezon w dzierżawie, więc... Wszystko się ogarnie, najwyżej tam wyorać coś. Później wykupimy hachmięciarza. Najwyżej. Naprawdę dosyć kawał pola tu jest. Więc no tutaj w kolejnym sezonie jakby taką soję sobie tutaj zaprezentować na tym polu, to Boże. Było naprawdę fajnie. A ja chłopie, wiesz co ja słyszałem? No. Zgadnij co na 68 będą siali skóry. Kukurydzę znowu. Soję będą siali. Hachmięciarze. To nie dopad tyle będzie, nie? Jo. Mówię. To i oni się liczyli, chyba 10 tysięcy dostaną? Coś koło tego? Co? No. Nie wiem, skąd takie pieniądze się dostaje, ale... Dobrze, my dopad nie mamy. Mek. O Jezus. Trzeba by tu drzewa blisko rosną, to jakieś krzaczory. Trzeba uważać. Może to jakaś gałązka obcięta jest, leży na polu, Jezus. Obcięta. No, serio? No. Nie wiem skąd to się wzięło, chyba coś przy drodze obcinali i wrzucili. Jo, bo to na testy to trzeba uważać jednak, żeby coś tu nie rozpierdzieli, bo będzie problem. Trzeba też się nauczyć tym kosić, ale dosyć przyjemnie się tym robi. To nie ma problemu ogółem. Dobra, najważniejsze się poprzecinać i wtedy robotka już tu będzie elegancko szła. Najgorszy ten wiatrak tutaj. No do omijania trochę. Ale no cóż, pieniądze będziemy z niego dostawać pewnie. Jak wykupimy pole? To ciekawe, nie? Ale chyba nie. Bo to nie, ogólnie nie jest. Był farmland na nim, a jest czy nie? Chyba nie ma. Jak dobrze pamiętam. Był farmland na nim, a faktycznie by miał coś takiego wpisane, że jest kupowany z farmlandem, to byś dostawał kasę, nie? Nie, nie ma. To jest jakby dokupić można sobie za... To da się ten wiatrak chyba wykupić ogólnie, nie? Aha. 425 tysięcy kosztuje. A, no to możliwe, że tak jest, no. Pole. To jest 300 prawie w pole. Ty! O. A nie, oni... Czekaj, kurwa. To oni mają coś, jakiś wiatrak, co? No właśnie tak teraz przekminiłem, nie? Gdzie? Nie, wykupili, dobra. 513 tysięcy ten teren kosztuje. Kurwa, bo ostatnio tak gadali przecież, że przewiniecie tyle kasy dostaną. No i ono. Ty bez kitu, no a tutaj też jest wiatrak, no bez kitu, bez kitu. Jasna droga i wiatrak, no. Tam też ten teren 513 tysięcy kosztuje, teraz patrzcie. To jeszcze więcej niż tutaj. No. Albo tam większy wiatrak, wydajniejszy. A tych się nie da jakby dokupić. No tu dwa wiatraki da się jakby kupić, więc... Ciekawe, ile by tu się dostawało za to. Jakby to był dobry biznes, to można było coś tutaj zainwestować, takie coś. Nie powiem, że nie. Może tyle pieniędzy. No a ciekawe, jakby to wiesz, oddawało, nie? Nie no, ogólnie wiatrak no to już sporo kasy produkuje, nie? Trzeba by sobie to sprawdzić poza odcinkiem jakoś. Wykupić to i przewinąć i zobaczyć jakby to... No to są normalne chyba te wiatraki, no to zaraz ci powiem, czekaj. Raczej ja, no. Ciekawe. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Będzie można sobie z tym podziałać. Jak najbardziej. Chyba fen przygas chyba. Nie wiem, tak niskie obroty miał z górki, że masakra. Już myślałem, że po nim jest. Tak, sama masakra, dobra. Dosyć to w miarę idzie, więc... Control V to było podnoszenie dwóch kosiary, więc... Będę klawiaturze sobie to ogarniał, to pojechałeś tędy, dobra. Ja obkoszę ten kawałek, sobie kość tutaj. Dobra, zobaczmy, czekaj. Tam za wiatrakiem jeszcze trzeba kliknąć. To jest ten chyba wiatrak, no to on daje prawie 70 tysięcy na miesiąc. Tylko to kurwa też jest tak dziwnie napisane, że na miesiąc. Przecież tak tam jest godzinny, no to jak na miesiąc, to zależnie czy masz ustawione 3 dni, czy 20, no, tak, no to no. Też jest różnica, także to dziwnie jest napisane. No ciekawe, jakby 3 dni chodzę, ty widać jeden dzień, 70, kolejny 70, wszystko byśmy wykupili na tej mapie. Podobnie byśmy na sąsiada wykupili.
Abyśmy mapę rozbudowali, za torowiskiem wykupili. Normalnie. Chłopie, od razu, laweta przyjeżdża, wszystko zabiera z gospodarstwa, burzy, buldożery wjeżdżają i wstaje nowe. 10 razy lepsze, ładniejsze. No jak, dom taki, że nie powiem, co by się działo tam. Burdel, były. Pomysł zasłonki? Były na pewno. Ty dosyć sprawnie tu idzie, ja mam 10 minut odcinkę i mamy prawie, no w sumie pół mamy skoszone, jakby nie było. Miało, no. Więc naprawdę jest pięknie. Tutaj za tym wiatrakiem trzeba to ogarnąć jeszcze. Myślę, że wapniemy się w dwie zgrabiarki i tu powinno też ładnie nam pójść to. A zgrabiarki już, ale w sumie nie, no chłopie, no to nawet szybciej powinno iść, bo ja tymi kosiarkami nie biorę chyba 6 metrów. A ta twoja zgrabiarka ma 6 metrów, więc zasadniczo powinno to szybciej iść. Ciekawe, no zobaczymy. No nie, w sumie biorę, teraz zobaczyłem. 6 metrów, 6,1 metra biorę. Czy zaraz powiem, jak jadę w przejazd, na razie. To jest troszeczkę, z miedzy jeszcze też możemy troszkę obkosić, jak najbardziej. Dobra. Ze skupu chłopaki wyszli się patrzą. No, nie wiadomo, co się dzieje, chłopie. Takie zestawy tu przyjechały. No to wcześniej pewnie większe jeździły, ale się nie widziało. Tu uprawiali, tutaj na polu. Czekaj, ja to na raz wezmę, chyba nie, kurwa. Obójmy. Jezus. Dobra, uwaga. A, dobra, jest git. Ja 8,4 metra niby biorę. Czyli powinno być w ręce, bo zrabiarka, jak się nie mylę, bierze 8,7 chyba. A to jest, muszę to sprawdzić. Zrabiarki, to jest oryginalna, 8,4, a to jest, kurwa, to tak samo, ty. No to będziemy praktycznie nasze zestawy brać, że tak powiem, nie? Jeden tylko to samo. O, chyba, żeby się prasa tylko nie zapchała? Zaprasowania ma tutaj, że... No, ogólnie z tej większej zgrabiarki trochę problem może być. No takiej ogólnie tej roboty by się przydało prasę owiarka, ale... Nie ma co inwestować, mamy prasę, mamy owiarkę, więc połączymy to w jedność i będzie prasa owiarka, czyli... Nie, no teraz jak masz, wiesz, samozaładowczą tą owiarkę, automatyczną, to będzie lepiej szło. Jeżeli ktoś mógł zgrabiać, się od razu owija się. Dokładnie. No jedna prasuje, druga pojeżdża i nawija i robota zrobiona. Nawija mi smaży. Dokładnie. Dobra, tu do końca tego miasta prawie. Ja sobie wytnę teraz ten kawałek tutaj. Proszę bardzo, ja tam jeszcze za wiatrakiem mam do wykoszenia, ale... Tak, ja wytnę ci ten kawałek tutaj. To jest. Musiał tu jeździć już. Kurwa, poszło, moment poleciłem. No powiem ci, że sprawnie to poszło dosyć. Nie myślałem, że aż tak to pójdzie ładnie. Ale jestem zadowolony. To w sumie ten. Zostawię już tutaj ten kawałek, a przeskoczę tam za wiatrak. Bo ja możesz, bardziej krzywo, to dla mnie to akurat będzie. Można, jak najbardziej. Sobie to dokończę i wtedy lecę po nim Holanda i sobie zgrabiał. To w sumie będziesz mógł się wpiąć, nie wiem, tam jeziorem czy masejem. Tam zrabiarkę i gicie, dobra. To się tego pozbędziemy. Ale to na GPS jak polecę, to chwilę mam, będę miał koszone. Nie, naprawdę. No jestem ciekaw w ogóle, tutaj tej kiszonki w ogóle będzie. Ale no, jest dosyć sporo tego. Pieniążki też fajne powinny sobie. No jeszcze dostajemy teraz kukurydzy, później za to, no. Pieniądze się nam przydadzą jak najbardziej. Wiadomo, tego renera trzeba spłacić, tam jakiś kredytik trzeba spłacić, coś tam pasowałoby za chatę się wziąć, może wyremontować sobie. Żeby to już też było zrobione i później brać za resztę gospodarstwa jakby. O, po to wystarczy tylko, żebym kurwa kiedyś laga dostał, przypierdolił i się zburzy cała fajnie. Prawdopodobnie tak może być. Ale już mam plan tam na przebudowę, więc... Wysyłałem ci projekty? Wiem. Projekty, mówię. Zostanie ten budynek, co jest, tylko tam sobie troszeczkę... Zmodernizowany. Tak, dokładnie. Ocieplony tam, wygładzony i tak dalej, wygłaskany. I będzie jak należy. Bada, żeby na głowę nie kapało i gaming room był. I co było? Gaming room. Spółka można było grać po godzinę. Normalnie, chłopie. Opa. Gitara. Powinienem na tam jeden przejazd zabrać chyba? Chyba ja, daj Boże. Ten przejazd będę miał tutaj skończone. Powinniśmy nawet razem skończyć. Nie, ja jeszcze tę chwilę zostanie, ale... Niedługo po tobie, że tak powiem. Dobrze. Zikuj.
No ja tutaj też mi zostanie raczej miniaczek na samym przodzie. Bo tam troszeczkę szerzej jest niż tutaj. Ale do ogarnięcia. Dobra. Nie, no już takim zestawem to coś wspaniałego jest, trzeba będzie pomyśleć o takim czymś. Do sianakosów czy do czegoś innego to będzie coś wspaniałego. Wjeżdża takim i chwilą jest skoszone. No. To samolot, no. Kurde, drugą koziarkę taką bierze, jak ja mam, nie? No jo, bo to nie są jakieś, to nie jest jeszcze ten największy samolot, nie? Są jeszcze większe, ale ten jest taki wiadomo, w miarę. Ale wiesz, do Masera to no tak, no. Żeby sobie radził. Żeby sobie radził, no jednak to też nie jest jakieś... No, no. Nie jest jakieś niskie, więc no tutaj troszeczkę dostaje ciery, ale... Tak patrzę, teraz to wygniatania chyba nie mają. Chyba jest wyłączone, wiesz? Co? Chyba wyłączone jest. To w zgrabianiu włączymy sobie już teraz, nie będę włączał. Zaklikniemy i będzie gitara. Dobra. I tyle mogę sobie złożyć w sumie. Na przedni sobie teraz polecimy. Miaczka poprawimy i zwijamy na hawirę. Jeszcze tutaj gdzieś widziałem małe miaczki, to się poprawi zawsze, to tam parę kilo jeszcze da. Normalnie. No pięknie. Foki nie do wjeżdżania normalnie, tak szybko można obkosić takie pole. Proszę bardzo, Jangus odkończył. Trzeba wykarczować. Bardzo jeszcze tutaj trzeba wykosić. Na poprzeczniaku, chłopaku. Chyba szałba, nie? Chopie, moja kosiarka jeszcze nie zwolniła. Ale już, chopie, 450 na godzinę normalnie. Zaraz sąsiad może pomóc. Jo. Jo, w sumie oni to mają pole i jeszcze jedno do koszenia. To co widziałem, to tylko to mają skoszone jak na razie, więc... Koszenia, a koszenia mają jeszcze. Ja już po koszeniu. Ale ścieżki brzydkie. Bo nie moje? Dziękuję. No, nie lepsze? To? To? A myślałem, że tu ścieżek w ogóle w tym rzepaku nie ma. No tak zaraz mordę idę to, wiesz? A ogródków nastawiali opie nielegalnej działalności. Tutaj się dziwią, że zarabiają nie wiadomo ile po przewinięciu. Jak powiem, szklarnia nie wyłączona na zimę nawet, co nic? Pomidory zamrożone. To ci jeszcze zaraz pod minutą przyczepę nie wywożę. Ty to jakaś porzucona. Przydałaby się. Gnój powywozić. Nie. Kamienie z pola pozbierać. Dokładnie. O kurwa, cię rozdoili. O człowieku. To ich tyle. Kolejni jadą. Kurwa, to jakieś wesele chyba było. Jadniu! Ciepli się zrobiło już, mordo, nie wiem, już rzepak. No, tych rzepaków to wspaniałego się rzeczki. No, może. Ta jedna może nie, jedna, nie bardzo. Jedna taka węższa trochę, ale nie ma źle. Bywało gorzej. Weź nie Holandę, ja sobie odepnę kosiarki wtedy. Tu postawię, żeby nie przeszkadzał. Wyszuki. Kładę machinę. Opór trzeba włączyć, bo bez oporu to nie jazda. I jadymy. Jadymy na robotę. Normalnie, terminy gonią, trzeba oporowo latać. No stopper. No, powinniśmy tam dogonić, tam 43 na godzinę, więc na spokojnie. No i tutaj ta zgrabiarka naprawdę bardzo fajna. Fajne kolorki, podobają mi się. Kurwa. Co? Tylko siarki nie idzie odczepić ten złożony, jo? Nie. Powinien rozłożyć właśnie. O, proszę jechać. Jak w zimie normalnie tutaj. To ciężko z wyjazdem, ja to też tutaj jak coś jedzie naprzeciwka, to jest tragedia, nie da się zawinąć tu. Jak się duże maszyny ma, to już w ogóle takim władkiem to by to normalnie tutaj na łapie wszedł i... Pies kosiaka zmokuje. Co? Bo na tym polu była i pies musiał wyjechać. Pewnie obszał tamte. No testy to są, żeby oznaczyć teren. Wiem, ja tak nie wychodzę na drogę, dobra, zawinął tutaj. To aby chodzę, nic nie robią. Co tutaj mamy elegancko zasiane? Tutaj rośnie. W sumie to nawożenie chyba też jest na nas. Ula już, więc... Z nawożeniem można powiedzieć, że już mam skończone wszystko. Zostanie tylko po tym życie tam. Jak to zrobimy, to będzie gnojowica wywieźć i... Pozorkowcem się ładować tam i później... Gryza i elo. Śpieszę, ta zgrabiarka wygląda przy tym wędzie. No to na pewno.
Ogólnie siania też będzie dosyć sporo, bo 7-4,5 metra. No. Będzie to robić. Lajki chyba sobie nie zrobić. Prawdopodobnie 8 godzin siania. No. Na GPS-ie 7 masa ja podczepię, to będzie robotka szła elegancko. To duży długi kawałek to. Duży, długi, więc. Jak nie powiem co. Rozłożę zgrybiorkę. Tu mnie za prosto, więc. Elegancko. Przejedziemy. Proszę włączać, opuszczać i 15 na godzinę idzie. Bierze. Trochę bierze, nie powiem, że nie. Pozdrawiam. Ty za dwa przyjazdy, ja trzy, dziękuję. Ja już dojeżdżam. Proszę bardzo. No w sumie na dobrą sprawę mógłby się nawet w prasę wpiąć, ale jak przyjechałeś tym, to tam się zrobi i... No jo. Później jak się będzie prasować i owijać, to będzie jeszcze lepiej to wyglądało. Pani to. Chyba nie wiem, jak oni to zrobią, nie? Że mulczerem tej się władować to wszystko. To wygląda jak u gór jakiś, nie? Bez kitu. Może te 4% zostawili. Jo. Bo ty masz wygrane te zmienione, nie? Tak. Bo Netflix, który jest jakiś zapach, coś tam. A to nie, to ja to mam swoje. A dobra, chyba że tak. Czy nie, w sumie słonecznik jest ten mały, ale kurwa nie wiem, czy ty masz taki zielony jasny teraz? Słonecznik? Nie, no ogólnie ten poplan. No. No to ten ode mnie masz. Możliwe. Niskie to jest ogólnie, nie? No to... takie w miarę dosyć, ci powiem. Ale tak, to możliwe, że masz ten... To wysokość zgrabiarki, jak jadę. Kawałek tego jest. Pługiem ciężko było przeorać. A, no to chyba nie. To raczej nie masz tych ode mnie. Właśnie trzeba mulczerem i dopiero coś tutaj, albo talerzówką mi dopiero coś działać sobie dalej. Dobra, pewnie się przyznaczek się kliknie. Ja tak z dwa razy wywiniemy dookoła, żeby później elegancko z prasą owijać i będzie elegancko, później się tylko w to i we to będzie latać. Dokładnie, później to już najważniejsze zacząć, później coś będzie się jeździło, jak będzie pasowało. GPS by się ino przydał, było jeszcze na wygodniej. Proste pole dosyć, to wiesz. Nie ma takiej lipy. Nie ma tragedii. Dobra. Dookoła się obiadzie i... I git. O, to drugi poprzeczniaczek zrobi, się będziemy mieli tutaj z głowy. Tak. Możemy się zacofnąć. Akurat. A ty ile? 15-30? Tak, no. Gigancko. Jezus? Dobra. Poszli. Żeby tutaj nic nie pourywać, a uważać na kaminie. Nie wiadomo, kto tu miał pole. Że gdzieś będzie w koło obrzeża. Do lasu może gdzieś wrzucali tu? Pięć pewnie. Pewnie ten, koniarz to wrzucał. Tak. Pewnie wyjeżdżał u siebie z wiasku i tu koniarz kipuje wszystko. Jo, tu kipuje do tego. Ale Fender Hop jest taki głośny, że jesteś po drugiej stronie, a tam jest, cię słyszał normalnie. Jak dajesz czadu. Ja hopie kurna, ma takie momenty jak jest z górki, to normalnie wiesz, obroty mu spadają i tak sobie pyrka tylko, no. W sumie. Kurwa, nie wiem, czy mnie coś ujebało w nocy, czy co, ale tak mnie hopie ręka swędzi, żeby komuś przypierdolił. Proszę bardzo. Komuś dać? A w sumie mam gniecenie włączyć ty. Bez hitu. Dziękuję. To bardzo włączone, co się dzieje? Ty. O, teraz ja. Działo? No działo. Okej. Może przy pogodzie takie kończy. Czekaj, bo ja chopię. Co mam tak wolno, ja tempomat na 11 miałem ustawiony. No mnie to nie taka zbyt prosta tu, ja ci powiem. No, będzie to wyrównać się. No, możliwe, że właśnie droga krzywo idzie. No. To się wyrówna trochę się tam odda, lepiej będzie pod GPS-em na przykład. Tu kończy się. Klika i git. Dzień dobry, Fosek, głos dobry. Ze strony lepiej wygląda, nie? Opie. Dziękuję. Chyba kiedy było stać na ten naciągnik, na maszynę już zabrakło. Tak. Można by się było przepiąć, ale już jak mamy podpięte tutaj, nie, to... Tak. To już sobie falanem robisz. Ja, dokładnie. Każdym ciągnikiem, o w sumie prawie, że każdym ciągnikiem dzisiaj jeszcze.
Więc zmienimy morze tak. Że w ogóle będzie pięknie. 25 minut to odcinka ładnie. Zleciało. 25. Tak akurat pewnie wyjdzie. No ja no. Pół odcinka z tego, pół z tego i elegancko. Ale najważniejsze, że będzie już skoszone. To już jest duży plus, bo tutaj pozgrabiać i poplasować to już nie będzie. No weź chłopie tutaj te poplasy. Ja nie wiem, nie chcę wiedzieć ile tutaj belek będzie. Bo tyle jeszcze czekaj. Oj Jezus. Ty do owijania musisz 125 robić. Nie, 150 mogę robić. No to chociaż tyle dobrze. Ja już skupioną tam. 125 chłopie i jeszcze to. Owijarkę już tak kupioną, że już nie muszę się bawić w 125. To jakbym 125 się bawił, to zostawię z tą starą. A tamta nie była ciągana, tylko zawieszana jakby, nie? Sąsiady ją mają teraz. Oni robią po 125, jak się nie mylę. No możliwe, możliwe. Nie, 125 fajnie by wyglądało, bo dużo, ale no, się bawić chłopie w to zbieranie później i tak dalej, to jest... Zarąbać się można. Proszę wjeżdżać pierwszy wtedy. Teraz sobie pyrka na niskich obrotach. No, słyszę właśnie. Teraz się wkręca dopiero. Pod górkę leciutko. Dobra. To zobacz, kolejny przejazd, jedziemy i do pola już nie ma. No. Pięknie. No tam na razie zostaw sobie po prostu, później się to pozdrawia, nie? No. Dobra, czekaj, tutaj najważniejsze, żeby ten długi chyba zgrabić. Jo. Czyli dobra, ja tutaj zrobię tak, bo się trochę wkradnę w tą... Zrobione, ale to nic. Trzeba widzę, że ty bierzesz to i to, to ja sobie coś takiego pojadę. Oj, elegancko. Trzy przejazdy. Nie, bo ty bierzesz dwa przejazdy, ja biorę trzy, więc... Tak. Nawet dwa i trochę bierzesz, zależy po jakiej kosiarce. No zależy jak trafi akurat. Teraz no, widzę, że w twoim przejeździe tak jakby jestem. Od tego samaszki. Baja, naprawdę. Rąbiście. Na takich polach już można robić sobie takimi zostawikami. Dokładnie. To pięknie wygląda. Jezus. Powiedz Brankiem, też będzie taką łąkę mieli? Daj Boże, chłopie 60 by się zajechał. Jezus. Czekajcie, czy czekarnica do domu dotarł? Nie wiem. Ale żadę by nie dali się. Pewnie kurwa ten spragnienia po drodze kupnął. A kupił od was coś już tamtą? Kurde? Jeszcze nie. Myślę, tam się zgłasza jeden gość, ale nie wiem, czy przyjedzie, czy nie. A pięciarz? To ja pieniędzy nie ma, żeby zapłacić? Nie wiem, zobaczymy. Niby miał być zdecydowany, miał dać znać, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się zdecyduje, kurwa. Zgadzam, bo nie ma parę osób, ale a ta droga, a to kurwa, to... A, to... Zobaczymy, kurwa. Drogo. Ja co ci idzie, wezmę. Od biedaków niech sobie kupią tutaj. Może jaki dziwny pokaz teraz robię. Poszarpany. O, skity, no. Trochę złapuję tamtego chyba i dlatego tak. To jest burger ma mordu na poszarpanym mięsie. Ty, no i pół pola machnięte. Za ich. Pięknie, idzie, pięknie. Idzie. To 50 tysięcy, no prawie 51 tysięcy na koncie. Szczerze jeszcze nie liczyłem, ile z biegazowni dostanę. Ale też dosyć spore tam powinno być, więc w kolejnym odcinku może jakiś rozsiewacz, może coś by wleciało, chociaż nie wiem, czy mnie poczeka, bo na razie mi ten rozsiewacz się tak naprawdę nie przyda, więc kupić, żeby stał. Lepiej jakbym go kupił, go poużywał na odcinku, a teraz raczej nie wiem, czy będę miał na cel go poużywać. Byśmy się zobaczyć, co się do nawożenia. No, chyba nie bardzo by było coś do nawożenia, wiesz? Mi się zdaje, bo chyba owiec już mam nawieziony. Te soje też mam ponawożone już, więc tutaj raczej nie byłoby co. Ale to na spokojnie tam, coś się znajdzie. Ja sobie wiadomo na ten kawałeczek, sobie tutaj pozgrabiam. Może, że pieniążki będą, co za kieszonkę wpadnie, teraz za żytko wpadnie. Na czerwcu wpadnie za soję jeszcze. Pieniądz będzie, ładny. No, trzeba będzie myśleć, później żniwa, coś tam się posprzedaje też. Będzie można pomyśleć sobie nad tutaj nowymi nabytkami, czy tam jakimiś budowami dalszymi. Bo też trzeba tym się zająć, żeby... Pola jeszcze dużo się do wykupienia zostało? Do wykupienia? Nie. Szczerze nie wiem, tak patrząc. Ale trochę i ono, w sumie można było coś dokupić, tą 26 na przykład. Dokupić, no i powykupować jakieś dzierżawy sobie. Bo to 54 jest dzierżawie bodajże. Za 28 chyba jest to dzierżawie. A teraz ten wielki kawałek. 7. No i ten wielki teraz dobrany, no. No bo dokupiłem sobie tak czy siak, bo kupiłem
tym sezonie chyba. Nie, w poprzednim sezonie. Właśnie, nie, w poprzednim. 74 w poprzednim, no i w tym sezonie 13 dokupiłem. I czy coś jeszcze było kupowane? Chyba nie. Chyba nie, chyba to tyle. Więc jakieś tam hektary doszły, coś tam wykupione było. Może kurwa Keolaga miała kopię. Trzeba było dobrać też jakieś dzierżawy tutaj, no ale się pomogło. Coś dokupi. No i jedną dzierżawę oddałem, nie? No. Tą 21 i o 21. Przodano nam koło stawu tam. Zamiast tutaj, co powykupowałem, to sobie dobrałem to i wyszło na to samo, w sumie można powiedzieć. Zawsze można jeszcze solarów dołożyć na dach, co nic. Tak. Jeszcze miejsca jest, tam nie braknie. Jo. Konstrukcja nowa, wzmocniona, także wytrzyma. O, tam bez problemu. Z tym, ale trzeba będzie też pomyśleć nad takimi silosami, nad czymś, ale to też trzeba mieć. No, że mógłbym już ich zacząć robić, ale wiesz, nie wiem jeszcze w którym miejscu by mi to pasowało. By nie przestawiać to tak średnio, bym powiedział. Bo to nawet tak nie bardzo. No z bloczków jedynie, że sobie zrobisz. Więc coś trzeba będzie pomyśleć, ale już tam mniej więcej jakąś wizję mam. Będę musiał sobie na tamtego Civica wejść, co budowałem. Popatrzeć, jakby tam to pasowało. Ten silos. Miał ręce i nogi, żeby tam też by można było się elegancko nawracać. Tam dużą przepą podjeżdżać w ogóle, bo ten silos, który teraz mam, to pasowałby go zburzyć, tylko przenieść w ogóle gdzie indziej. Na razie, bo on tutaj nie daje rady z tą przyczepą od ciężarówki. Ciężko. No i tak tam mało pojemności ma, a może się w przyszłości coś pojawi. Nie da się, nie da się wysypać. Wzięło no, i... Może na razie postawić jeden na razie, a później dostawić drugi po prostu, nie? Po kosztach na razie sobie pójść. Zresztą tak można zrobić jak najbardziej. Będziemy myśleli. Czy mi będziemy mieli pieniędzy na czerwcu? Będę też się myśli tutaj. Bo co, przyczepy mam. To dwie przyczepy, które mam, to mi na razie wystarczą. No można było w ten sprzęt się na kosę sobie zainwestować, spłacić na pewno runnera. I ten kredyt na pewno trzeba też już podzielać coś z nim. Ja już nie pamiętam, ile osób jest. O, też nie wiem już. Ale dosyć sporo. Pasowałoby coś już tutaj sobie z tym też podziałać, żeby to było już z głowy. I młodego rolnika wziąć. Maria Jezus. Dziękuj. Lat już pewnie nie masz. Co na ciebie weźmiemy? O ty młody chłopasek jeszcze? Mali chłopie. Na ciebie jeszcze nie brali. Czy my lat nie wiem, czy ja ty brałem. Takie coś. Na pewno jakieś tam dofinansowanie na budowę, jak budowałem oborę, to coś było. A tak to już nie wiem, coś było jeszcze. Może i coś było. Ludzie może w komentarzach przypomną dla mnie. Jakieś były tutaj dofinansowania, czy nie? Dopłaty za swoje 200 tysięcy były. Tego nie było dla mnie. U nas akurat nie, ale u innych tak. Tak. U złodziei jak najbardziej. Dobra, ja tutaj mam to zaraz skończone. Mały klinik, można powiedzieć, i dalej ten dłuższy kawałek. O, w sumie zaraz mamy skończone. Ja już tyle też przeleciałem, bo już tam skończyłem. Gitara. Dobra, tutaj. Cofniemy sobie. Tutaj jeszcze naprawimy. Opa. Dobra. Tu mamy zrobione. Zostanie teraz ino tutaj. O, a teraz na dwa tu będziemy lecieć to. Ale przyjazdów no, momentu. Jo, pojadę w tamtą i z powrotem i nie będzie coś zbierać. Dziękuję sobie. Dziękuję. No i ty pojedziesz w tamtą i koniec. No to dosyć sprawnie, 35 minuta i co mamy skoszone i zrobione, więc... O, chyba to inaczej. 5 hektarów położyć, no to trochę jest. Ale jakimi zestawami akuratnymi? O, zabiarka dużo daje i tamten zestaw. Kosiarkę, bo jakbym miał to swoim robić, to prawdopodobnie dopiero bym kończył kosić. Kończyłbym kosić gdzieś. Więc fajnie, że się udało załatwić na testy. Na pewno testy udane. Robota zrobiona idealnie. Tak powinno być. Będziemy coś rozmyślali. Tomasze może, czy tam czymś innym, zobaczymy. Nie, czy to, ale chyba weźmiesz. Tutaj możesz mieć problem, to jedynie dograbię, ale... Ale już powinieneś ogarnąć normalnie. Może być. Taki problem, ale reszta powinna chyba dać radę. Albo to się zwężyło teraz elegancko. Nie no.
ale już jest git. No i boję. O, że jak widzę te pokosy, chłopie, tutaj. Ja prasa? Prawdopodobnie 800 siatek. W oczach się pojawiają. Renderują się, chłopie. Pięknie, o to chodziło. O to chodziło, żeby mieć takie duże jedno pole, na które się będzie wjeżdżało i się będzie robić dosyć długo i będzie zysk jako fajny też. Taki kawał pola też jest potrzebny. No to w sumie największe chyba. Chociaż, kurwa, czy największe? 73-74, nie, no dobra, może jednak największe. 73-74, no. 73-74 raczej tutaj nie ma tyle. Tam będzie ze 3-4 hektary maksymalnie. Aczkolwiek tak patrzę, jestem jeszcze ciekawy inny kształt trochę, ale jak 65 wygląda. Po lewej u góry. 65 po lewej. A, no. Coś takiego, no. Masz inny kształt, kurwa, ale może być ogólnie większy. Zaraz wiedzieć. O, sprawdzimy. Powiem wszystko. 69. Ma o 4,82. 65. 4,59, to jest większe. A. Parę tamarów jest większe to. No tam te zagajniki pewnie też dużo dają. Psora, to tam też by był kawał pola. No tam to pole też fajnie, takie na górce. Też fajnie wygląda. Widać całą mapę góry. Dla mnie na gospodarce pasowało idealnie. Fajnie, całą mapę wykupujemy, zrobimy pagać kachunty. Największe pola wszystkie, bo co, niepotrzebne im takie. Kiedyś pamiętam, próli się do mnie, że najmniejsze pola im wykupiłem. No proszę bardzo, teraz wszystkie największe wykupiłem. Tymi prytkami to by się zajechali, to nic. Prytkami. Nic nie jadę, żeby tu nie skasować. No to nie jest tamto, dobra, to zdążymy. No i co, wracamy na gospę. Będziemy kończyli tu następny odcinek, może to sobie jeszcze podzielamy. A z tym brzydkiem. Albo już poza odcinkiem sobie to skończę. I wtedy, już nie wiem, zobaczymy. Możecie napisać w komentarzu, czy byście chcieli jeszcze odcinać, czy ktoś z pracowania i z jakiegoś tam owijania. Może coś, jakieś zbieranie. No tu by robot też było na pewno sporo. Albo już kolejny odcinek z jakiejś... po prostu i jedna osoba, żeby owijała, druga gdzieś zwoziła. No tak, no też tak można zrobić. Albo też zrobić kolejny odcinek już z rozwoziania gnojowicy jakiejś uprawy tam. No tak, no. A to już ludzie niech da zaznać. Ja, dokładnie. Co byście tam chcieli zobaczyć, tam się ogarnę. Bez problemu. Sobie wracamy. Elegancko. Nic nie jadzie. Mamy sobie wyjrzeć tutaj. Chłopaki pole oddali po kukurydzy i nic się jeszcze nie dzieje. Tu wiosna nastała, a tu nic. Pusto. Nic się nie dzieje. Tak jak było, tak jest na tym polu. Widzicie? Takie pole oddali, nikt nie chce wziąć. To nic. Nic się nie chce urodzić, nawet chwasty nie chcą wysiuć. Proszę bardzo. Oj, Jezus. Proszę zaparkować. To ja sobie zaparkujemy tu, tio. To my z Jankusem bierzemy BMW i jedziemy. Nie powiem normalnie. Gdzie. Normalnie. To uczcić, kurwa, robotę. 10:40 to już można pić. Jo. Orężadę jedziemy do sklepu. Okay, już odpalam, jak coś się dzieje. A czy się ja już może siedzę, jak to? Dobra, takim akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Jak się podobał, zostawiajcie apeczki do góry. Podajcie do Jankusa, Jankus tutaj, o proszę, dobrze, że mordy cię nie ma w samochodzie w ogóle. Tak, co tak, jak się podobał, apeczki do góry, podajcie do Jankusa. Do następnego, na razie, trzymajcie się, cześć.